Dzień 16 rano. Poznanie samego siebie. Warunkiem służby Bogu jest oczyszczenie serca, co dokonuje się przez poznanie siebie. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Razem z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Z Ewangelii według świętego Łukasza 1, werset 48. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Z Ewangelii według świętego Jana 8, werset 32. Prawda was wyzwoli. Są dwa grzechy, które choć powszednie, znacznie osłabiają nasze życie duchowe. Są to obmowa i kłamstwo. Alicja Lęczewska, świadectwo 94. Kontroluj swój język. Słowo ma moc. Może tworzyć dobro lub zło. Trzeba unikać słów, które nie tworzą dobra, słów zbędnych, pobudzających do zła. Wszelkie opinie, sądy trzeba wyrażać bardzo ostrożnie, ważąc każde słowo. Pochopne wypowiedzi mogą być zalążkiem zła, które się rozrasta i działa destrukcyjnie. Trzeba dbać o to, żeby wypowiadane słowa były źródłem dobra, by tworzyły dobro, umacniały je i rozszerzały. Dlatego mówiąc o kimś lub o czymś, trzeba opierać się głównie na dostrzeganiu dobra i eksponować je. W ten sposób dobro jest umacniane i rośnie. Z nauk sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. Dziś chcemy mówić o tych świadomych grzechach, które przeciwstawiają się woli Bożej, a mimo to są popełniane. Otóż chciałbym mówić o dwóch z nich, które można nazwać pierwszym i ostatnim. Ostatnim dlatego, że człowiek najpóźniej się go pozbywa. Są to grzechy kłamstwa i grzechy obmowy. Może zauważyłeś już w swoim życiu, że robiłaś różne wysiłki, odprawiałaś rekolekcje, ćwiczenia duchowe. Może od kilku lat odprawiasz rozmyślanie i przyjmujesz Komunię Świętą, a właściwie w twojej duszy nic się nie dzieje. Nie ma tego, o czym mogłabyś powiedzieć, wrze dusza moja. Ten stan utrzymuje się właśnie dlatego, że te dwa grzechy niejako schładzają temperaturę, bo ty ich na serio i poważnie nie chcesz się wyrzec. One nie są grzechami śmiertelnymi, więc nie pozbawiają cię łaski uświęcającej i nie pozbawiają miłości Pana Boga. Ale wszystko w twojej duszy jest anemiczne, niepewne i bardzo łatwo cię zniechęca. Właściwie nie jesteś w stanie niczego większego Panu Jezusowi podarować. Powie ktoś, czy taka orientacja jest życiowa? Czy doprawdy w życiu jest możliwe, by obejść się bez kłamstwa? Powiem ci zasadę takiego życia. Jeśli ktoś weźmie na serio właśnie to zdanie Pana Jezusa, że ojcem kłamstwa jest szatan, i jeżeli wyrzeknie się tego kłamstwa i wyrzeknie się obmowy, to Pan Jezus weźmie za życie tego człowieka odpowiedzialność. Ojciec bierze odpowiedzialność za czyny swego ufającego dziecka, za jego los, za to, co się z nim stanie. Jeżeli tak naprawdę bezgranicznie Panu Bogu zaufasz, że ty ze względu na Pana Boga nie będziesz chciała kłamać, to ci Pan Bóg wtedy pokaże, że masz wszelką władzę do dyspozycji, by z tej prawdy, którą ty powiesz, wyszło tylko dobro. Jak się wyzbyć kłamstwa, jeżeli ktoś nie może się go oduczyć? Muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że naprawdę pomaga tylko to, że człowiek do kłamstwa się przyzna.
Zwykle nie potrzeba się więcej przyznawać niż dwa razy. Za pierwszym razem jest to strasznie trudne. Za drugim jest dużo łatwiej. Potem ma już człowiek kłamstwa dość, bo wie, że znowu będzie musiał się przyznawać. Trzeba wiedzieć, że jeżeli wyrzekniecie się tych dwóch grzechów, kłamstwa i obmowy, to ludzie nabiorą do was zaufania. Będziesz na przykład w towarzystwie i będzie mowa o innych, a ty nic nie powiesz. Bronić nie zawsze można, bo jest prawdą to, co ludzie mówią. Jak będziesz bronić, to ci udowodnią, że nie masz racji i będzie jeszcze gorzej. Więc nie mów nic. Czasem nie mówić nic jest większym zaprzeczeniem i większą obroną nieobecnych, jak ich bronić. Bronić trzeba jedynie wtedy, gdy mówią oszczerstwa. Wtedy trzeba zaprotestować. To jest kłamstwo. To nieprawda. Jeżeli w ten sposób zawsze będziesz po stronie prawdy, to co ci się stanie? Stanie się to, że zgłoszą się do ciebie ludzie, którzy szukają pomocy, szczególnie duchowej pomocy, a nie mogą jej znaleźć. A gdy ponaprawiasz wszystkie kłamstwa, będziesz naprawdę wolnym człowiekiem, o którym Pan Jezus mówi, że prawda uczyni go wolnym. Zwróć się do Maryi. Maryjo, proszę, pomóż mi żyć prawdą, wyrzec się wszelkiego kłamstwa i obmowy. Zaproś Maryję do wszystkich wydarzeń dzisiejszego dnia, do wszystkich Twoich obowiązków, rozmów, spotkań. Poproś Ducha Świętego, aby pomógł Ci żyć duchem prawdy tak, jak żyła nią Maryja. Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Według świętego Ludwika de Montfort, traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. O odwieczna wcielona mądrości, o najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu jednorodzony, Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze dziewicy. Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego, w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki w czasie Twego wcielenia. Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety, w niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy Chrzcie Świętym. Nie wypełniłem zobowiązań swoich. Nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim. A ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i najdostojniejszego majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej najświętszej Matki, którą mi dałeś jako pośredniczkę u siebie. Za jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. Odmów dziesiątkę różańca świętego. Pomyśl, w jakiej intencji chcesz ją odmówić. Możesz dodatkowe intencje dodawać przed każdą kolejną modlitwą Zdrowaś Maryjo. Aniele stróżu mój, pomóż mi uniknąć najmniejszego choćby kłamstwa i aby wszystko, co mówię, służyło dobru.
Amen.